Mystery TV przedstawia. Kolejna podróż w pośpiechu. I tak od ostatnich kilku dni. Pędzimy z jednego miejsca w drugie, z drugiego w trzecie, a z trzeciego znów do pierwszego. Uświadomiłem sobie, że jesteśmy jak te psy, które biegną w koło za swoim ogonem, próbując go schwytać. Teraz siedzieliśmy w samochodzie i gnaliśmy na plebanie. Wszystko dlatego, że tak powiedział jakiś Ellington, który nagle pojawia się jak diabełek z pudełeczka i mówi, co mamy robić. Gerings nakazał nam wykonywać jego polecenia, chociaż on określił to jako słuchanie jego rad. Według niego lepsze to niż nic. Po kilku minutach byliśmy na miejscu, tym razem we trójkę. Ja, Albert i Ellington. Wyszliśmy z auta, a naszych uszu dobiegła nieskazitelna cisza. Drzewa stały nieruchomo, jakby zamarły w pełnym napięcia oczekiwaniu. Albo ze strachu. Ostrożnymi krokami ruszyliśmy w stronę drzwi wejściowych. Szedłem pierwszy i wcale mi się to nie podobało. Chwyciłem za klamkę i dostrzegłem, że drzwi są otwarte. Pchnąłem je delikatnie i najciszej jak tylko mogliśmy, weszliśmy do środka. Usłyszeliśmy jakieś hałasy. Ktoś tu był i przewracał wszystko do góry nogami. On tu jest, wyszeptał Albert. Co w takim razie robimy? Zapytałem. Jeden nieostrożny ruch i go spłoszymy, odpowiedział Ellington. Mamy stać i czekać, aż skończy? Mimo szeptu w głosie Alberta dało się usłyszeć oburzenie. Wchodzimy, stwierdziłem bez żadnego wahania. Ruszyliśmy powoli w stronę źródła hałasu, który dobiegał z pomieszczenia po lewej stronie. Wychyliłem lekko głowę. Myślałem, że zobaczę tutaj naszego sprawcę, jednak owe pomieszczenie znajdowało się za drzwiami. Jest w środku, wyszeptałem. Wchodzimy na trzy. Raz, dwa, trzy. W tym momencie coś wystrzeliło. Huk był dosyć głośny. Spojrzeliśmy na siebie nieco zdezorientowani, lecz szybko odzyskaliśmy rozsądek i biegiem wpadliśmy do pomieszczenia. Policja Mordsville, stój! Krzyknąłem, jednak nie miałem pojęcia do kogo. W całym pomieszczeniu unosił się dym, jakby ktoś przed chwilą zdetonował tutaj granat dymny. Poruszaliśmy się po omacku z wyciągniętymi rękami. Szmer. Coś poruszyło się po mojej lewej stronie. Stać! Krzyknąłem raz jeszcze. Kurwa, nic nie widać! To był Albert, jednak nie miałem pojęcia, gdzie jest. Kolejny szmer, tym razem z prawej strony. Szybko wycelowałem broń w tamtym kierunku. Kolejny huk i stłumione uderzenie. Ała! Usłyszałem Alberta, który najwidoczniej się przewrócił. Co jest? Zapytałem, błądząc po omacku. Coś mnie, kurwa, przygniotło! Nagle oberwałem w brzuch. Ktoś wyskoczył z gęstego dymu i uderzył mnie poniżej żeber. Zachwiałem się i dostrzegłem, jak napastnik wybiega z pomieszczenia. Stój! Policja Mordsville! Wrzasnąłem. Ile razy masz zamiar to powtarzać? Tym razem był to Ellington. Zignorowałem jego uwagę, zebrałem siły i wybiegłem z pomieszczenia. Zauważyłem, że drzwi wejściowe są otwarte. Ruszyłem w tamtą stronę. Wybiegłem z plebanii i rozejrzałem się na boki. Dostrzegłem postać po prawej stronie, biegnącą w gęsty las. Bez chwili wahania ruszyłem za nim w pościg. Gałęzie łamały mi się pod nogami. Co chwila obrywałem jakąś gałązką po twarzy lub wpadałem na pajęczynę. Napastnik biegł w taki sposób, jakby znał ścieżkę na pamięć. Nagle moja noga wpadła w lekki dół, przez co straciłem panowanie i upadłem. Ręką zahaczyłem o coś ostrego, rozcinając sobie dłoń. Podniosłem głowę i dostrzegłem, że sprawca z każdą sekundą był coraz dalej. Chwyciłem broń i wycelowałem w ruszający się cel, poniżej pasa, w okolice nóg. Oddałem dwa strzały, bez przerywania. Pudło. Koleś zniknął mi z oczu. Kurwa. Po kilku minutach znalazłem się z powrotem na plebanii. Dym całkowicie wyparował. I co? Zapytał Albert, który stał w korytarzu. Gówno. Uciekł mi. Aha,
Spoko, chodź zobaczyć, co tutaj mamy. Weszliśmy do pomieszczenia, w którym przed chwilą wszystko się zaczęło. Puszka z chlorkiem cyny, czyli substancją dymiącą, oznajmił mój partner. Osłona do ucieczki, musiał nas usłyszeć. Niezły tutaj burdel, stwierdziłem, bowiem pokój wyglądał tak, jakby przeszło przez niego tornado. Szafki poprzewracane, szuflady porozrzucane po całej podłodze. Wszędzie walały się książki, papiery i inne dokumenty. Zapewne szukał manuskryptu, stwierdził Ellington. Gdzie gospodyni? Zapytałem. No właśnie, rzekł pod nosem Albert. Tutaj. Chwycił mnie za ramię i odwrócił w lewą stronę. Ciało gospodyni związane było sznurkami. To tym oberwałem, powiedział Albert. Podeszliśmy bliżej. Ciało gospodyni było okaleczone w makabryczny wręcz sposób. Widziałem wiele okropieństw, ale to było wyjątkowe. Miała powyrywane włosy, przypalone uszy i nos. Z jej szczęk wyrwano kilkanaście zębów, a oczodoły świeciły pustkami. Najprawdopodobniej ją torturował, rzekł Ellington. Dlaczego tak pan sądzi? Chciał wyciągnąć z niej informację o miejscu przechowywania manuskryptu. Czy ona wiedziała? Podejrzewam, że nie. Tyle cierpiała bez powodu, odezwał się Albert. Nasz sprawca najwidoczniej nie chciał jej uwierzyć, kontynuował. Jednak kobieta zmarła z wykrwawienia. Czy pan wie, gdzie jest manuskrypt? Zapytałem. Niestety nie. Powinniśmy dokładnie zbadać ciało, rzucił mój partner. Skoro to kolejna ofiara rytualna, może morderca ukrył dla nas jakąś wiadomość. Nic nie znajdziemy, odparł Ellington. Nie ma na ciele żadnych śladów okaleczenia rytualnego. Została zamęczona na śmierć z powodu manuskryptu. Jak już wspomniałem, nie ona jest celem. Co w takim razie mamy robić do cholery? Zapytał Albert, a ja zgadzałem się z nim w 100%. Wytropić sprawcę. A niby jak mamy to zrobić? Mój partner wydawał się być rozbawiony odpowiedzią doktora. Do cholery, ja jestem detektywem, czy wy? Z całym szacunkiem, zacząłem. Ale nie mamy żadnych śladów. Doprawdy? A gdzie uciekł ci nasz podejrzany? Do lasu, odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Jest wilgotno, biegnąc na pewno zostawił dosyć spore ślady. Wystarczy pójść ich tropem. Nic nie odpowiedzieliśmy. Z jednej strony poczuliśmy się jak para studentów, którzy gówno wiedzą o pracy w policji. Staliśmy i słuchaliśmy, jak jakiś psycholog nas poucza, a najgorsze było to, że miał pieprzoną rację. Okej, zatem chodźmy, powiedział Albert. Wyszliśmy z plebanii. Nie wiem, czego się spodziewaliśmy, ale teraz było ciemno. Nic nie będzie widać. W aucie mam latarki, odparł Albert, jakby czytając w moich myślach. Podszedł do samochodu, a po chwili wrócił z dwoma lampami. Podał mi jedną i powoli ruszyliśmy w stronę lasu. Pamiętasz drogę? Zapytał. Mniej więcej. Ruszyliśmy trasą, którą zdawało mi się, że podążałem kilka minut temu. Świeciliśmy sobie pod nogi i faktycznie znaleźliśmy trop, bowiem widoczne tu były głębokie ślady butów. Szliśmy powoli, torując sobie drogę rękami. Teraz dopiero przypomniałem sobie, że rozciąłem dłoń. Krew zdążyła zaschnąć. Cholera, rzuciłem pod nosem. Co jest? Rozciąłem sobie łapę. Teraz? Jak goniłem tego dupka. Ale spokojnie, nie powinienem chyba od tego umierać. Zażartowałem, ale Al najwidoczniej to zignorował. Po chwili naszym oczom ukazał się dół, w którym było sporo głębokich śladów. Tutaj się przewróciłem. Uciekał, więc strzeliłem dwa razy. Zgadza się, rzekł mój partner, podnosząc ze ściółki dwie łuski. To nie będzie nikomu potrzebne, prawda? Raczej nie. Szliśmy dalej. Kolejne kroki mijały. Wciąż trzymaliśmy się śladów, jednak nie widać było, aby ten las się gdzieś kończył. Wydawał się ciągnąć i ciągnąć w nieskończoność. Wiedzieliśmy, że to zapewne przez panujący mrok, a raczej egipskie ciemności. Kurwa, daleko jeszcze będziemy tak błądzić? Odezwał się Albert. Nie mam pojęcia. Pieprzony doktorek. Co? Dlaczego my mamy zapieprzać? A on co? Grzeje dupę na cieplutkiej plebanii i popija herbatkę, podczas gdy technicznie odwalają brudną robotę. Mogłeś się kształcić na psychologa. Też byś był nadętym bucem jak on. Odparłem nieco żartobliwie.
Muszę z przykrością stwierdzić, że ostatnimi czasy trzymały się mnie cholernie żenujące żarty. Dupofonem, rzucił Al. Co? Dupofonem. Jest dupim, dupkiem i bufonem w jednym, czyli dupofon. Skądżeś to wytrzasnął? Sam wymyśliłem, odparł dumnie Albert, po czym wybuchnął głośnym śmiechem. Gratuluję. Poza tym bądź ciszej. A co, myślisz, że siedzi gdzieś na drzewie i się spłoszy? Nic nie wiadomo. Szliśmy tak jeszcze przez 5 minut, gdy nagle dostrzegliśmy jakiś jasny punkt. Światło. Coś się świeciło w oddali. Widzisz? Zapytałem Alberta. Tak, nie jestem jeszcze ślepy. Co to? Zaraz sprawdzimy. Ostrożnie ruszyliśmy w tamtym kierunku. Szliśmy powoli, uważając na każdy krok. Drobna gałązka łamała się tutaj z hukiem, który niósł się po całym lesie. To jakaś chata, wyszeptał Albert. Miał rację. W dali dostrzegliśmy kontur małej chaty, w której paliło się światło. Myślisz, że jest na tyle głupi, aby ukrywać się w chacie w środku lasu? Zapytał mój partner. Kto wie? Sprawdzimy to. Jeszcze wolniej i ostrożniej podchodziliśmy do małego domku. Byliśmy coraz bliżej. Zatrzymaliśmy się niecałe 5 metrów od niego. Ktoś tam jest, powiedziałem. Widzę, coś się tam porusza. Teraz nam nie ucieknie. Idziemy. Miałem wrażenie, że poruszam się po polu minowym. Wyłączyliśmy latarki i teraz na oślep stawialiśmy każdy krok, uważając, żeby nie złamać nawet najmniejszej gałązki. Teraz słyszeliśmy nawet odgłosy dobiegające z wewnątrz. Jest nasz. Czas sprawdzić, kim jest nasz morderca. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka. Morza w każdy piątek po 22:00 tylko na kanale Mystery TV.